Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Statki wracają, ale uwaga, uwaga, nie w FIFA. Jak wiecie, zbliża się Euro 2016, gdzie nasza polska reprezentacja zakwalifikowała się grając naprawdę, naprawdę świetnie. No i ostatnio dostałem na pocztę pewne figurki. Dostałem je od firmy TM Toys i mógłbym zrobić zwykły unboxing, ale nie czarujmy się, kogo interesują pudełka. Więc, moi drodzy, przed wami figurki. Szczęsny, Fabiański, Lewandowski, Krychowiak, Milik, Mila, Błaszczykowski oraz Piszczek. Właśnie trafili do mojej kolekcji. Są to figurki, to nie są karykatury, mają po prostu duże głowy. Jak wiecie, Biedronka jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski i tam właśnie znajdziecie te figurki. Ale dzisiaj, tak jak mówiłem, czas pobawić się w statki. Dlatego na razie te figurki znikają. Pojawia się plansza, dokładnie formacja 4-1-2-1-2, na których ustawimy razem z Lachem 5 naszych zawodników. I tak u mnie na prawym napastniku znajdzie się Krychowiak, na SPO znajdzie się Lewandowski, na SPD znajdzie się Piszczek, na prawej obronie będzie stał Szczęsny, na lewej obronie będzie stał Błaszczykowski. Jeżeli chodzi o rezerwę, mamy Mile, Fabiańskiego oraz Milika w razie dogrywki. Nie wiem czy wiecie, ale można nimi strzelać. Moi drodzy, zanim zaczniemy, konkurs dla was. Dajcie mi znać w komentarzu proste pytanie, z kim z reprezentacji chcielibyście się spotkać i dlaczego, a spośród osób, które napiszą, zostaną wylosowane trzy, które otrzymają po 8 figurek z właśnie tej kolekcji, czyli wszystkie, jakie są na razie dostępne. Komentarze wylosuję za jakieś 3 dni i dam znać na moim fanpage'u. Ale, moi drodzy, to nie wszystko, jest też wielka kara dla przegranego, a co nią będzie? Zapraszam was serdecznie do statków kontra Lachu, wielkiego starcia właśnie figurkami polskiej reprezentacji. Okej, jesteśmy już na naszej planszy, żeby powalczyć. Witam cię serdecznie, Lachu. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. No i moi drodzy, miałem wam właśnie teraz powiedzieć razem z Lachem, jaka będzie kara dla tego przegranego. Otóż postanowiliśmy, że przegrany tej naszej bitwy w statki dzisiaj będzie musiał w przeciągu następnego tygodnia na jednym materiale wystąpić albo w koszulce Liverpoolu w moim wypadku, albo w koszulce Atletico w wypadku Lacha. Tak, jakbyście się pytali, to Atletico to jest gorsza kara niż Barcelona, także... No, ja bym tego nie chciał, powiem ci. A wiele osób myśli, że Manchester City jest najgorszym dla Manchester United, jak się jest kibicem, ale tak nie jest, to jest Liverpool, moi drodzy. I pamiętajcie, że rewanż tego spotkania będzie u Lacha, także idźcie go sprawdzić. Tak. A my zaczynamy. Jako, że jesteś gościem, to pozwolę ci uderzyć jako pierwszy, strzelić. I czy się uda? Jeszcze zanim zaczniemy, powiedz mi, Lachu, kto znajduje się u ciebie na boisku? Kto jest u mnie? Jest Szczęsny, jest Lewandowski, mamy Milika, mamy Krychowiaka i mamy Mile, o ile się nie mylę. Tak, to jest Mila. Okej, okay, u mnie jest Szczęsny, u mnie jest Krychowiak, Lewandowski, Piszczek oraz Błaszczykowski, a na rezerwie Milik, Mila oraz Fabiański, którzy będą zbierać te piłki, których Lachu nie trafi. Tak, patrzyłem właśnie, czy z tyłu są napisy na koszulkach, ale są, wszystko jest. Tak, jest wszystko napisane, no. Nawet fryzurki mają podobne, jak tak się popatrzy. Dobra, nieważne. Czyli ja mam strzelać jako pierwszy, tak? Tak, strzela jako pierwszy. Powiedz mi, kiedy ostatnio miałeś koszulkę Liverpoolu na sobie? Miałeś kiedyś? Nigdy. Nigdy? Nigdy. Ja to powiedział, nigdy. Okej. Okay. Ja mam strzelać jako pierwszy. To tak poproszę... prawy pomocnik. No i muszę pierwszego naszego rezerwowego zaangażować, żeby zabrał piłkę stamtąd i przyklejony, zabrany, nietrafione to jest. A, czyli piłeczka, tak? Nie piłeczka, siadło. Tak jest. No dobra, czyli jest nieźle. To ja poproszę strzelić w lewego napastnika. Lewy napastnik. Tutaj lewy to jest takie słowo klucz, czy nie? A, jak myślisz? No troszeczkę tak. Nie, to tak. Jest piłeczka, także dziękuję, piłeczkę zabieram, daję tutaj mojemu rezerwowemu, niech sobie trzyma. To ja poproszę w takim razie, może bramkarz. To jest chyba zbyt oczywiste, ale bramkarz. No cóż, Fabiański. Musisz zebrać tą piłkę, ale Fabiański gra na rezerwie, więc tak. Niestety nie. Ty trolu jeden, wiedziałem, że mnie trolujesz. Dobra. Zabrane. Czyli była piłeczka, kurczę, no, nie sądziłem, że pierwsze... Chociaż jeszcze mogę trafić w drugiej rundzie, chwila. Czyli ja dwa razy w piłkę trafiłem, tak? Tak, dwa razy w piłkę. Dobra, to ja proszę ciebie, żebyś strzelił w lewego pomocnika.
Lewy pomocnik. Tak jest. Grzesiu, na rezerwę. Grzegorz, tak jest. Jak z numerem 8, aż sobie tak poskacze. Dobra. Czekaj, ustawię go tutaj ładnie, żeby był. Czyli jestem na prowadzeniu po drugiej rundzie. Dobra, ja teraz się muszę nie chcę koszulki Atletico, przez to będzie straszne. Środkowy pomocnik defensywny. Nie chcesz zmienić? Nie. No to bardzo dobrze! Ja żartuję, piszczek. Piszczek? Jest, tak. 1-1. Piszczu, wyskakuj stąd. Zostało po czterech, tak? Niedobrze, niedobrze. Dobra, to teraz ja. Mam tę jeszcze teraz przewagę, jeżeli trafię. Proszę cię o lewego obrońcę. Lewy obrońca. Tak jest. Fioletowa koszulka, Wojciech Szczęsny, drugi trafiony. Tak jest! Dobra. O Boże, ktoś wie, gdzie są tanie do kupienia koszulki Atletico? Jest dobrze, jest dobrze. Czwarta runda teraz. Może... Lewy napastnik już był, czy jeszcze nie? Ja do ciebie strzelam lewego napastnika. Ty do mnie jeszcze. No to poproszę, lewy napastnik. Słowo kluczowe lewy, co? Siadło czy nie? Ty mi weź tak... Nie siadło! Milik zbiera znowu piłkę, bo napastnik. I to była kolejna piłeczka. Niestety, Lachu. 2-1 przegrywa. Nietrafione. Tak. No w sumie tak by to chyba można powiedzieć. A uwaga, i teraz ja mam ten strzał, który naprawdę może mnie postawić w dobrej sytuacji. Niech będzie to... prawy napastnik. Na pewno? Tak, na 100%, na 110%. Prawy napastnik? Tak jest, prawy napastnik. To dam tą piłkę Błaszczykowskiemu. Nie. W takim razie. Nie siadło. Aj, niedobrze, niedobrze. Dobra, powiedz mi, co zostało jeszcze u ciebie, bo się pogubiłem trochę. U mnie został tak. Lewy SPO, obrońca. Powiedz mi, czy SPO był, czy nie? Nie, SPO nie było. No dobra. To może być SPO w takim razie. Lewandowski. Kto? Lewandowski. Czyli mamy 2-2, tak? A się robi ciekawie. Znaczy, po prostu zostało trzech na planszy. Ale czekaj, bo to jeszcze, ja jeszcze mam szansę teraz jeszcze wyjść na prowadzenie. Uwaga. No tak, u mnie jest trzech, no. To w tej rundzie chcę zaatakować. Prawy pomocnik był już? Nie. To poproszę. Prawy pomocnik. Dobra, piłkę dam Krychowiakowi w takim razie. No nie! No i wszystko jest równe teraz, no nie. Zaczynamy od nowa wrócił, w takim razie. Wrócił. Czyli masz trzech gładnie... zawodników na planszy, tak? I trzy piłki. Tak, trzech zawodników, trzy piłki. Ty też tak powinieneś mieć. Tak jest, no. Dokładnie tak. Czy był już prawy obrońca? Nie, nie było jeszcze. W ogóle nikogo z obrony nie skwikselowałeś. Nikogo z obrony nie ruszyłem? Nie. To środkowy pomocnik defensywny. Już był. Był? Był. Tam był Piszczek. I na SPO był... Lewandowski. To lewa obrona może. Była? Nie, mówię, całej obrony jeszcze. Dobra, to lewa obrona. Nie. Błaszczykowski. Siadło? O! Nie. Wychodzimy na prowadzenie, oj. A jeszcze nie, bo Jacob ma strzał teraz, to nie, strzał, nie ma prowadzenia. No. Kto zaczynał? Ja zaczynałem, tak? Ty zaczynałeś, okay, dobra. No. Dobra. Ale cisza. Jak analizuję wszystko. Prawy obrońca. Bo i za Atletico koszulki są ładne, tak? No. Ale nie chcę ich widzieć, piłeczka. Jak? Kim cudem? Piłeczka, prawy obrońca, Wojciech tutaj sobie ładnie ją trzyma. Okej. Okay. Prawy środkowy obrońca, Jacob. No nie. Piłeczka! Kurde! Tak jest, dobra. Czyli zostało ci teraz 5 ogólnie pól, w które mogę strzelić. Tak, 3 figurki i 2 piłeczki. Tak jest. A możesz mi powiedzieć, gdzie, w których jeszcze nie strzelałem? W,
których nie strzelałeś. No, chodzi, nie, nie, chodzi mi o jakie pozycje są jeszcze do trafienia. Masz tak, EŚPO, EŚP, LŚO, PŚO i bramkarz. EŚPO. ŚPO tak zwany, okej. Sebastian Mila w takim razie. Serio? Tak. Jest! Wyrównałem. Czyli zostało dwóch, wyrównałeś. Dobra. No nie. A u ciebie zostali teraz tak. U mnie został tak. Środek obrony, tak? Dobrze, lewy myślę? Środkowy obrońca, prawy obrońca, lewy pomocnik, prawy napastnik. Prawy napastnik. Nie wiem, czy nie robi błędu, ale prawy napastnik. Prawy napastnik, tak? Tak, piłeczka. No, okay. Grzegorz Krychowiak. Siadło? Nie. Miałeś dwóch napastników? Co? Ustawiłeś dwie figurki na ataku? Nie, jedną. Aha, dobra. No, lewy obrońca, lewy napastnik to był piłka. Czyli został jeden u ciebie, tak? Tak, u ciebie jeszcze dwóch, nie? Dobra, bramkarz. Kurde, Robert Lewandowski. Jest, tak jest, dobra. Ustawimy go tutaj. Został jeden, ale teraz... Teraz kto nie... Ja, dobra, no kto okay. Trafi? Czyli u ciebie został tak, prawy obrońca. W wypadku, zrobimy tak, jeżeli ten może, jeżeli ty teraz trafisz, a potem ja trafię, także wiesz, no to jest remis. Strzał, tak, tak. Bo no ja tak, zaczynałem. Nie, ale jeżeli byśmy sobie obydwaj w tym samym momencie usunęli zawodników, w tej samej rundzie, to robimy dogrywkę z tymi dwoma rezerwowymi, trzema, dobra? Dobra, dobra, dobra. Ale jeszcze mam zamiar cię pokonać normalnie, więc... Czyli został ci tak, prawy obrońca, z tego co pamiętam, lewy pomocnik i... Lewy środkowy obrońca. Okej. Okay. To jest ważny strzał, naprawdę. Prawy obrońca. Nie trafi. Fuck! Trafiłeś. Nie trafiłem. Trafiłem czy nie? Tak, Wojciech Szczęsny. Czyli to był ostatni, tak? I teraz ty musisz trafić? Nie mogę. Żadnej presji, Jacob. Dobra, jakie pozycje są dostępne? Dwóch środkowych obrońców i środkowy pomocnik defensywny. Najgorzej. Nie mam w ogóle pomysłu, jak ty to mogłeś ustawić. Ja już nie pamiętam, jak ty tam tych miałeś, to jest najgorsze, też próbowałem tak rozpinać. Środkowy pomocnik defensywny. EŚPD, LŚO i PŚO. Zastanów się, stary, bo... EŚPD, koniec, jak przegram, to przegram. EŚPD, tak? Tak, na stówę. Tak. Trafiłeś. Jest, tak jest! Taka szansa była, no tak nie. Jest, czyli mamy dogrywkę i ile gramy, dwoma zawodnikami, czy trzema? Można dwóch ustawić. Dobra, to ustawiamy dwóch, których mieliśmy na rezerwie. Dobra, moi drodzy, to teraz mamy dogrywkę i oczywiście na dogrywkę wchodzi ławka rezerwowych. U mnie jest to Milik i Sebastian Mila, ale ustaliliśmy, że nie gra, że gramy bez pozycji tą dogrywkę lewego napastnika, bez prawego napastnika i EŚPO, żeby po prostu szybciej można było trafić. Dobra, no to zaczynaj. W takim razie... Kurczę, to jest tak ciężkie, to wiem, że to jest tak ważna decyzja. Lewy obrońca. Piłeczka. Dobra, teraz ja. Lewy pomocnik. Piłeczka. Damn it. Po jednym pudle mamy. W takim razie prawy pomocnik. Milik. Czyli pierwszy trafiony, tak? Tak jest. A ty teraz możesz wyrównać. Tak, sobie dam tutaj. Niech patrzy. Niech patrzy. Prawy pomocnik. Piłeczka. O, fuck. No dobra. W takim razie bramkarz. Piłeczka. Cholera. EŚPD. Takie nerwy. EŚPD. Błaszczykowski. Dobra. Nie wierzę w to, co się dzieje. Prawy środkowy obrońca. Piłeczka. Dobra. Jak teraz trafisz, to przegrałem, tak? Tak jest. Prawy obrońca.
Piłeczka. O, oh, fuck. Dobra, już zapomniałem, kto mi został u ciebie. Został ci lewy środkowy obrońca, prawy obrońca, SPD i lewy pomocnik. SPD. Piłeczka. Nie! Dobra, bramkarz. Bramkarz mówisz? Tak. Jeżeli mnie trolujesz, to ci przysięgam, coś zrobię. Który to odcinek ma być w koszulce? Nie wierzę w to, trafiłeś. Tak jest! O, nie, to się nazywa comeback! Wyrównanie w 90 minucie i jeszcze w dogrywce pokonany. Koszulka Atletico. Tak jest! O Boże. Czy wy sobie to wyobrażacie w ogóle? Moi drodzy, ależ to było spotkanie. W ostatnim strzale udało mi się wyrównać jeszcze. A gdzie miałeś tam tego? Na lewej pomocy. Miałem ustawiony lewy pomocnik i prawy pomocnik. Miałem ich tak. Myślałem nad prawą obroną. Ale jest. Lachu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za grę i mam nadzieję, że najbliższy odcinek w przeciągu tygodnia, także możesz sobie wybrać który, będzie rozegrany w koszulce Atletico Madryt. Ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie moi drodzy zajrzeć do Lacha, bo tam będzie rewanż o równie wysoką stawkę. Trzymajcie się i na razie.